Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie z tej strony. Pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, bardzo lubimy grę taktyczną, bardzo lubimy kombinacje, i ta partia była niesamowicie obfita, jeśli chodzi o tego rodzaju sytuacje. Będzie tu bardzo dużo kombinacji. Partię rozgrywał białymi Julianow You. Ju. Z Agrińskim Władimirem. Moi drodzy, tych zawodników nie znam. To są troszeczkę słabsi zawodnicy. Partia pochodzi z 1967 roku, ale jest niezwykle sympatyczna w kombinacji. Naprawdę zachęcam, bo za kilka ruchów od początku będzie już się działo bardzo dużo. Przejdźmy do rzeczy, moi drodzy. Białe rozpoczęły ruchem E4, E5 zagrały, czarne skoczek F3. Wyprowadzamy tutaj oczywiście skoczka z atakiem na pionka, e, skoczek na C6. Tak gra wiele osób na świecie w danym momencie. No i koniec B5. I czy to nam nie przypomina pewnego. E, debiutu. Jest to oczywiście partia hiszpańska, tak za, zostało zagrane a6, opcje wybicia oczywiście są, ale nie polecam wybijać białym i po prostu trzymać tą figurę, im dłużej tym lepiej, goniec jest dosyć silną figurą. Oczywiście taki wariant też jest, można tak grać, ale ja osobiście nie polecam. Jak już ma, gramy hiszpankę, to komplikujmy sytuację. Skoczek f6 nastąpił w partii, no i już w tym momencie białe postanowiły sytuację zaostrzyć, spróbować przeciwnika tutaj wybić z rytmu, bo tutaj jest strasznie dużo ruchów teoretycznych, i można zrobić roszadę oddać tego piana, potem bierze E1, ewentualnie D4, można od razu D3 zagrać, Ktoś jak na przykład zejdzie z Hiszpanki, to zagra skoczek C3 w sposób naturalny. No, ale tutaj białe zagrały D4. Taki ruch też się oczywiście spotyka. Chodzi o zamieszanie w centrum jak najbardziej. Tutaj widzimy, że pion E4 wisi. Na szczęście pion D4 jest broniony. No, Chodzi tutaj o to głównie, że jak czarne na przykład wybiją, to mamy opcję E5, może nie od razu, ale opcja się taka oczywiście pojawia. No i zobaczymy, jak sobie tutaj czarne, jak czarne tutaj reagują. W partii nastąpiło bicie na D4, do którego za chwilę dojdziemy. Jeżeli skoczek na przykład wybiłby na E4, to możemy przejść do takiego klasycznego wariantu w Hiszpance. Mianowicie tutaj należy zrobić roszadę. Jest to ruch najlepszy w danym momencie. Tak często Karpow pamiętam grywał. Tutaj grozi wieża E1. Znaczy, Karpow mi się kojarzy po prostu z, z tym wariantem. Wieża E1 i. Z planem bieża 1, moi drodzy, tutaj mogłoby nastąpić B5. To są najlepsze ruchy dla czarnych w danym momencie. Goniec na B3, D5. Widzimy, że tu czarne bronią tego skoczka w centrum. No i po wybiciu, na przykład na E5, goniec E6, C3, żeby goniec miał lufcik. Jest to teoretyczna pozycja, e, grywalna jak najbardziej. Czarnymi e, pamiętam, tu do, bardzo dobrze rozgrywał to Magnus Carlsen. E, moi drodzy, ale w partii poszło bicie na D4. I teraz białe postanowiły zrobić Roszadę. Nie przepychać tutaj pionki. Od razu, chociaż można byłoby to zrobić, to jest jak najbardziej normalny ruch, ale poruszalibyśmy przeszli pewnie do D5 tych, tych struktur, które przed chwilą omawiałem. Roszada ze strony białych nastąpiła i goniec e7. No tutaj bym się raczej pokusił, żeby spróbować zagrać b5, potem d6, żeby jakiegoś e5 nie było ze strony białych. No ale w partii nastąpiło jak nastąpiło. No i w tym momencie wieża zagrała na e1. Oczywiście ja tu bym od razu zasunął posunięcie e5. Jeżeli nie ma właśnie d6, to bym od razu spróbował zagrać e5. No ale biały miał inny pomysł. Wieża e1 ze strony tutaj właśnie białych. Roszada nastąpiła. No i teraz poszło E5. No i teraz w tym momencie skoczek jest atakowany i ma mały problem, ale czy na pewno problem? Niekoniecznie. Mimo wszystko, tutaj skoczek jakby zagrał na D5. Potem ma opcję na B6. Tutaj czarne myślę, że nie mają jakiejś wielkiej krzywdy. W następnym ruchu próbujemy grać D6 i partia myślę, żeby przebiegała normalnie. Ale skoczek zagrał na E8. No i taki ruch, który y, cofa figurę, i potem ta figura nie ma za bardzo y, jakichś dobrych odejść, bo widzimy, że. I tu wrócić, i tu wrócić na D6, F6 nie można, bo Pionek końśliwie broni. E, no to tak, 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 takie odejście daje sygnał białemu do jeszcze lepszych ataków. No i teraz, tak, jaki ruch byście moi drodzy tutaj zagrali? No, pewnie widzimy, że narzuca się bicie tutaj Pionka, no i to na pewno ruch by był normalny, ale białe postanowiły wykorzystać szansę. E, nie do rozwoju figur czarnych. No, brzmi to może bardzo mocno, ale tak, yy, tak jest po prostu, i białe zagrały C3. Oddajemy pionka często w gambitach takie zagranie się pojawia szczególnie w gambicie szkockim, może w gambicie Mora też taki ruch się widuje C3 tutaj czarne postanowiły wziąć pionka no i oczywiście odbijamy to skoczkiem, chodzi o to, że z tempem już mamy skoczka praktycznie w samym centrum, w samym sercu tutaj szachownicy w tym momencie mogłoby nastąpić oczywiście D6 ale myślę, że skoczek wlazłby tutaj na D5 i mocno atakował gońca, komplikacja by na pewno nastąpiły, struktura pionków by się mogła tutaj naruszyć. Nie będę w to mocno wnikał, po prostu zobaczmy, co było dalej, bo było bardzo ciekawie. Moi drodzy, F6 ze strony czarnych, no i to pokazuje nam, jak nie należy grać czarnymi jak nie należy, jak trzeba bardzo uważać na takie ruchy, gdzie odsłoniamy tutaj przede wszystkim króla. Tu białe postanowiły wtrącić ruch gońcem z szachem. No, rzecz jasna, prosta. Królem trzeba uciekać. No i posunięcie niezwykle naturalne, jeżeli ktoś umie dobrze atakować, a jeśli nie, to się uczymy, moi drodzy. Skoczek D5. Czyli nie wybijamy od razu tam, gdzie jest bicie, nie trzeba od razu tego robić. Skoczek D5 wchodzi i atakuje przede wszystkim gońca, ale niekoniecznie tego gońca chcemy od razu wybić. No, skoczek stoi w centrum bardzo silnie i ogarnia bardzo dużo tutaj ważnych miejsc na F4 również. No po prostu aktywna figura. W tym momencie czarne wybiły pionka na E5, no i skoczek kulturalnie wybił na E5. Tutaj poszły. Szybkie wymiany, i goniec postanowił zagrać na F6. Jest to ruch, oczywiście, taki naturalny, no bo tutaj, znaczy, wydaje się naturalny, bo czarne pewnie liczyły na wybicie gońca, i skoczek wybija, i tam jakiś pionek D6, i się figura rozwiązuje i dosyć szybko. Może tutaj czarne przegrupują swoje figury i wyjdą na prostą z pionkiem więcej, oczywiście. Więc takie było założenie, moi drodzy. Ale w tym momencie, już w tym momencie, następuje. E, szereg pięknych posunięć, ze strony białych, które mają szansę bardzo dobrze i mocno zaatakować tegoż monarchę, tutaj, który stoi w rogu na polu H8. Jak to zrobić? Jak e, przygotować ten atak? E, zauważmy jedną bardzo ważną rzecz. W tym ataku bierze udział goniec, również goniec. E, Patrzy w stronę króla. Wieża jest gotowa na jakieś święcenia lub wieża H5, skoczek jest blisko, Hetman również jest blisko do ataku na króla, więc coś tu musi na pewno zadziałać, żeby ta kombinacja wyszła. Powiem od razu szczerze, że ruch wieża H5 byłby bardzo dobrym posunięciem, gdyż tutaj słaby punkt jest atakowany, potem można próbować goniec C2, Hetman D3 na przykład. Ten ruch na pewno był dobry, ale mimo wszystko tutaj białe popisały się może nie. Jeszcze lepszym posunięciem, ale równie silnym. Posunięcie goniec C2. Zobaczcie, niby taki naturalny, prosty ruch, ale to się wiąże z oddaniem wieży na E5. No ale czy można wziąć tą wieżę? I teraz musimy sobie to sprawdzić. Zobaczmy, jeżeli goniec wziąłby tą wieżę, no to od razu pakujemy się tutaj hetmanem na H5. Grozimy matem w jednym ruchu. Jeżeli król H8... Przepraszam, król g8. No to goniec na h7 z szachem, król wraca na h8, goniec tutaj na g6 z szachem, król musi wrócić na g8 i dajemy mata na h7 finalnie, więc król poruszyć się nie może. Tu jedyna obrona to jest taki ruch g6, jeżeli na przykład skoczek zagra na f6 z obroną, no to oczywiście ten skoczek d5 spełnia swoją kluczową rolę, wybijając skoczka, grożąc znowu matem, więc g6 trzeba byłoby zagrać, moi drodzy, i bijemy gońcem na g6, grożąc bezpośrednio matem. Zauważmy, że też hetman nie ma do pomocy tutaj królowi, jedyny ruch to wieża F7, ale goniec bije na F7, i tak naprawdę nie widać ratunku, jeśli chodzi o straty materialne. Bo zauważmy, że grozi wzięcie skoczka, grozi wzięcie gońca. Myślę, że mata może teraz nie być, ale figura więcej jest zdobyta tutaj w bardzo prosty sposób. No i moi drodzy. Pogoniec C2 czarne nie skusiły się na bicie wieży, tylko zagrały tutaj G6. No właśnie, i ten ruch wydaje się bardzo fajny i mocny, dlatego że nie wpuszcza tutaj przede wszystkim Hetmana ani nie wpuszcza wieży na H5. No i teraz pytanie: jaki ruch wykonać białymi? Jaki ruch wykonać białymi, żeby dalej przeciwnika tutaj atakować? Pewnie przychodzi nam na myśl jakieś takie zagranie skoczek F6, ale tutaj skoczek by pewnie wybił, byłoby w miarę jeszcze. W miarę jeszcze w porządku, chociaż białe i tak mają dobrą grę. No, jakoś trzeba tutaj zaatakować. Jak to zrobić? Jak ktoś ma ochotę, zatrzymajcie sobie film i pomyślcie. Ja już pokazuję rozwiązanie, moi drodzy. Mimo wszystko wieża wskakuje na h5. No, coś nieprawdopodobnego. Wieża wchodzi na h i po prostu nie boi się zbicia tutaj pionkiem. No właśnie. Co by było, jeśli pionek by tą wieżę wybił? Sprawdzimy oczywiście, bo w partii tak nie poszło, ale jakby było wybicie. No to Hetman oczywiście wybija i zobaczcie, znowu grozi ten bezpośredni piękny mat na H7. Tutaj jedyną znowu obroną, zobaczcie, Hetman cały czas nie może wejść na h 7 i wieża musi zagrać w ten sposób, żeby bronić na H7 i Hetman mógłby spokojnie wybić tą wieżę. Znowu jest groźba mata. Więc goniec, tu jest też groźba mata na F8, tak by the way. Goniec G7 trzeba byłoby zagrać i tutaj następuje kolejny piękny ruch, który daje możliwość dania Mata uwaga w siedmiu ruchach, czyli najszybciej jak można i to nie jest też łatwe posunięcie, warto pokombinować. Mianowicie jest to ruch goniec H6. No ale nie jest to aż tak, takie trudne posunięcie, bo jeśli goniec bije, to mamy mata na H7. W tym momencie należałoby raczej zagrać na D6. Jedyna tutaj słuszna obrona. Jeżeli bijemy, to skoczek wybija i hetman broni ósemki, więc jeszcze nic się strasznego może nie dzieje. Chociaż gorąco jest. Tutaj wprowadzamy ostatnią figurę do gry, mianowicie wieża na E1. No, i widzimy, że chcemy wziąć skoczka, czyli zbić figurę, która jest jedynym obrońcą na G7. W tym momencie mogłoby nastąpić goniec E6. E6. Moi drodzy, to są ruchy już rozpaczy, które czarne mogłyby wykonać i przedłużyć. Po prostu tutaj tego mata. No, wieża by wybiła na pewno. Hetman by ruszył na G5 żeby bronić przede wszystkim g7, ale widzimy, że możemy tego hetmana oczywiście zbić, ale tutaj jest bardzo ciekawa sekwencja ruchów matowych. Wieża e8 z szachem, wieża by wybiła, hetman wybił, goniec f8, moi drodzy, hetman wybija, hetman g8 i mat na g7. Tak mogłoby nastąpić. Bardzo ładny mat. No tak nie poszło, moi drodzy. Powierza H5 Wieża zagrała na G8. No i teraz, jak dalej kontynuować atak na króla? E, zauważcie, że prawie wszystkie figury patrzą w stronę króla. Wszystkie białe figury, tak? Tutaj już to odznaczałem wcześniej. Jedynie wieża, a jeden jeszcze nie patrzy na króla. Ale wszystko w swoim czasie. Tutaj, e, powierza G8 należy. I tak też w partii poszło. Wybić na H7. Od razu rozwalić fortecę króla. Król wybiłby prawdopodobnie na H7. No nie ma wyjścia. Nieprawdopodobnie musi wybić. I Hetman oczywiście na H5. Zobaczcie, te związania są piekielnie mocne. E, atakujemy króla niemiłosiernie. Król G7. I Hetman zbija na G6. Król H8 nie może ruszyć, bo H7 mat. Więc na F8 należy zagrać. No i jak kontynuować dalej? Atak. Król niby jest wśród swoich figur bardzo blisko. Figury niby bronią, ale to tylko pozory Białe figury są ustawione nieco lepiej i aktywniej W tym momencie zostało zagrane niec H6 Piękny ruch atakujący Tutaj zwalnia wieżę Przede wszystkim na jedynce Ale atak jest tutaj nie... no... Przepiękny, po prostu przepiękny. Co? Grać dalej. No przede wszystkim goniec g7. No mogłoby nastąpić, ale jakiś hetman f5 i bazujemy tutaj na tym związaniu i bijemy na f6 wszystko do końca. Nie będę tego przestawiał. Proszę sobie spróbować wyobrazić. To jest zawsze jakaś forma treningu. W tym momencie jakby na przykład skoczek zagrał na g7, no to również robimy praktycznie to samo. Bijemy po prostu na f6 i jest masakra. Tutaj Wieża G7 nastąpiło. No i moi drodzy, jak zachowują się w tym momencie białe? Białe prowadzają tutaj kolejną figurę do gry. Wieża E1. Zapamiętajmy, No aż się chce tutaj wybić od razu, ale groźby są silniejsze, i niż jej wykonanie te groźby zawsze tutaj e, przyprawiają oból głowy przeciwnika, i w tym momencie wieża E1 już aktywnie stoi na linii E i robią się niebezpieczne rzeczy. W tym momencie tutaj czarne zagrały gońcem na B2, nie po to, żeby moi drodzy, zbić tego pionka, żeby tego pionka, znaczy zbiły pionka, ale nie po to, żeby go zdobyć, to nie jest cel czarnych. Tylko żeby odejść z tym gońcem spod ataku skoczka. No i teraz białe popisują się po raz kolejny świetnym ruchem. Tutaj jest kilka możliwości, w których białe by wygrywały. Można sobie ich poszukać, mianowicie jeden ruch pokaże na przykład Hetman H7 z groźbą na H8, ale cza, białe, białe zagrały tutaj naprawdę niesamowite posunięcie. Ja się tak ekscytowałem tą partią, jak oglądałem. Bo kombinacja jest przednia, po prostu rewelacja. Mianowicie skoczek poruszył się mimo wszystko na F6. Coś niebywałego. Zobaczcie, skoczek jest pod atakiem trzech figur i mimo wszystko można tutaj zagrać. O co chodzi? Chodzi o to, żeby grozić biciem na E8, jeżeli Hetman zbije na F6, no to bijemy na E8 z matem. Przepraszam, najmocniej wierzą lub Hetmanem. Bez różnicy efekt jest ten sam. No ale jeżeli. E Goniec zbije na e 6 a tak w partii następuje. Białe się popisują tutaj pięknym matem w sześciu posunięciach. Niby trudne, ale gdy jest gdy się wykonuje forsowne posunięcia, no to myślę, że dosyć łatwo to zrobić. I można sobie oczywiście zatrzymać filmik i poszukać tego rozwiązania. Ja już pokazuję, jak to wyglądało. Mianowicie wieża zbiła, znowu poświęcamy ileż tu poświęceń poszło, moi drodzy, wieża zbiła na E8. Hetman nie ma wyjścia i Hetman zbija na F6. Widzimy, że jak król G8 to ma, mata dajemy na G7, więc Hetman musi się zasłonić na F7. I tutaj. Goniec bije na G7, piękny, e, piękny strzał, no jeżeli, moi drodzy, tutaj król ruszy na E8, to mamy piękne związanie na G6 z następną groźbą matową, Hetman bije na G6 i dajemy matę na F8 na przykład, no w partii nastąpiło król G8 bez większego znaczenia i, moi drodzy, dajemy mata w trzech posunięciach, proszę bardzo, można ko po raz kolejny zatrzymać sobie filmik. Uwaga, ja pokazuję już rozwiązanie. Goniec daje szacha na h7, nie ma innego wyboru. Król jak wybić na h7. No i teraz hetmanem szach na h6, król g8 i na h8. Mat nastąpił, tak, partia się zakończyła. E, piękne poświęcenia ze strony białych. E, mat na h8 nieunikniony, widzimy mimo hetmana tutaj król, nie ma ucieczki. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że te kombinacje e, sprawiają Wam wielką radość. E, pozdrawiam serdecznie, do następnego razu, cześć.